Yo, Tunero, witam was wszystkich w następnym materiale z gry Tekken 4. Oczywiście zagramy sobie tryb Story Battle. W poprzednim materiale graliśmy sobie Polem. W tym materiale zagramy sobie nową postacią. Wojownikiem Vale Tudo, czyli Craigiem Murdockiem. Zapraszam. Craig Murdock was once a respected and feared Vale Tudo fighter. However, Craig was expelled from the professional ranks after being linked to a minor scandal. Bitter against his peers and society, Craig's wrath consumed his soul. One day, Craig started a bar brawl in Arizona and killed an opponent during the fight. Convicted of second-degree manslaughter, Craig was sentenced to 10 years in the state penitentiary. 2 years later, Craig was mysteriously released from prison. Some anonymous benefactor had apparently paid off numerous judiciaries to arrange for Craig's release. An envelope was delivered to Craig shortly thereafter. Contained a plane ticket and a newspaper article about the King of Iron Fist Tournament 4. Dobrze. Więc tak wygląda właśnie prolog Craiga. A jeżeli chodzi o jego postać, no to jest on oczywiście Amerykaninem. Jego styl to Vale Tudo, a jego wiek to 28 lat. No i tak właśnie było powiedziane, że jest on, a w zasadzie był, niepokonany przez 4 lata na profesjonalnym właśnie ringu, był mistrzem właśnie sztuki Vale Tudo, jednak został właśnie wykluczony z tej profesjonalnej kategorii, ponieważ łączono jego z pewnym skandalem, a mianowicie z morderstwem, przez co właśnie poszedł siedzieć. Tak to powiem, bo został właśnie oskarżony o zabójstwo drugiego stopnia. Dostał właśnie 10 lat, ale ktoś właśnie, pewien tajemniczy dobroczyńca, tak jakby wpłacił kaucję za niego, gdzie można powiedzieć, że przekupił sędziów, o, na takiej może zasadzie. Został właśnie zwolniony z więzienia, Craig. Po wyjściu właśnie z więzienia otrzymał kopertę, w której był bilet lotniczy i artykuł o czwartym turnieju Królu Żelaznej Pięści. Czwartym turnieju Króla Żelaznej Pięści, właśnie. Dobra. Kolejny przeciwnik, Hwarang. Dobrze. No jak widać, ogólnie, jeżeli chodzi o Murdocka, no to jest on dosyć dużą postacią. Także na jego ciosy bolą. O Jezu, jak mnie tu wyrzucił w powietrze, bardzo nieładnie z jego strony. Jego styl właśnie polega na takich typowych zagraniach, takich obaleniach, żeby właśnie sprowadzać tych swoich przeciwników do parteru, położyć się na nich i wyprowadzać łańcuszki wszelakie. I właśnie ciekawe jest to, że Craig może z swojej postawy właśnie przejść właśnie do tego obalenia, jak i właśnie z różnych rzutów, tak jak tutaj teraz zademonstrowałem. No jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Dosyć ciekawe zagranie, właśnie kogoś takiego w Tekkenie nie było do tej pory, także fajnie. Następny przeciwnik będzie to Brian. Także lecimy. Od razu barek, wybiteczka. Ale mój juggle nie wyszedł. No chodź, chodź Brianek, chodź, 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 chodź tutaj. Ojojoj, ty, co ty sobie wyobrażasz?
Właśnie muszę pamiętać też, że Marduk ma przechwyt właśnie ręki bądź też nogi, czyli właśnie tego rewersala może sobie przechwycić jakąś tam kończynę. To jest dosyć dobre. Rzucik. Tak jest. Aj, ale nie wyszło. Nie wyszło po prostu. No dosiad mi nie wyszedł, no. Pyk. I cyk, obalonko. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. No właśnie tutaj wyprowadzamy najpierw cios albo z lewej, albo z prawej ręki. Cztery takie ciosy. Można je oczywiście zablokować, jak i można też zmusić, żeby no Marduk zszedł z nas. No i ostatnim jest taki jakby rzut, że tak to sobie nazwę, typu albo łamiemy rękę, albo tak jakby przeciwnika dobijamy dosłownie do gleby. No potężny jest Marduk. O, tutaj dosyć ciekawe rzeczy się zdarzyły. Omijaliśmy siebie nawzajem z panią Ling. Oj, nie wyszło mi tutaj wybić jej w górę. Podobny kopniak, że tak to sobie nazwę, miał Brian. Chodzi mi o to, co tak Marduk poleciał z nogą tak do przodu. Położył się dosłownie. Coś podobnego właśnie Brian ma. Pyk, ten rzucik też jest bardzo dobry. I przy okazji daje nam juggla, którego nie wykorzystałem, niestety. Czyli, że właśnie możemy sobie żonglować tym przeciwnikiem w powietrzu. Unblock. Przed chwilą wykonany, no ale no, pani Link nie dała mi go wykonać. I możemy go w ogóle cancelować, czyli tak jakby anulować. Co, no czym możemy po prostu denerwować, mylić przeciwnika. To jest też dosyć dobre. Dobra. Link, Shaoyu została pokonana. Dobra, Paul Phoenix. No, Pawełek, jedziemy. Cyk, Barek. O, można też tak sobie właśnie na przeciwnika nadepnąć. Coś podobnego na przykład miał Jack, kiedy na przykład leciał. No i Julia. I rzucik na koniec. A co? Pyk, pyk. I myczek, rzucik. O, ładnie tutaj tego właśnie hopkika ominąłem sobie. Bo kiedy jesteśmy w tej właśnie pozycji, właśnie do obalenia, co nie, no to możemy też właśnie się przemieszczać na boki. O, widzicie tutaj na przykład Paul, o, po raz kolejny zablokował, tam dwa ciosy zablokował, także nieźle. Właśnie, bo ja w ogóle nie wspomniałem, jak się robi tą jego, ta jakby gotowość do no, przyjęcia tej pozycji. No to oczywiście jest to strzałka w dół i krzyżyk i kółko, czyli D 3 plus 4. Obie nogi po prostu trzeba wcisnąć i strzałkę na dół i wtedy właśnie Craig przyjmuje pozycję. Też w ogóle możemy przyjąć tą pozycję podczas rozpoczęcia walki, w sensie kiedy słyszymy tam round one, fight, no to kiedy właśnie można jeszcze się poruszać, co nie? Kiedy jest początek walki, no to właśnie Craig może już przyjmować tą pozycję. Craig nawet wygląda jak taki rasowy futbolista dosłownie. No jest kawał byka, nie oszukujmy się. I Lee dostaje pierdziel, przynajmniej pierwszą rundę.
Jazda. O ty. O balonko, cyk, lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. No i całkiem obrażenia to zadaje, więc myślę, że to balonko jest całkiem w porządku. No jeżeli ktoś nie nauczy się z tego wyrywać, no to no nie oszukujmy się, może boleć. O, jeszcze ścianka tutaj weszła. Także ładnie, ładnie. Na pewno większe obrażenia zadałem. Tak, tak, tak. Nie zapomnę, na pewno. Tylko mnie nie bij. Dobra, King. Jedziemy. Jak oczywiście możesz się domyśleć, chociaż fajnie by było, jakbyście najpierw przed obejrzeniem Kinga, przepraszam, Bardocka, właśnie obejrzeli sobie Kinga, bo mianowicie właśnie to King jest osobą, która wpłaciła pieniądze na wypuszczenie właśnie Craiga, a osobą, którą właśnie zamordował Mardok, to był właśnie Armor King, więc no, panowie tutaj na pewno mają sobie dużo, dużo do wyjaśnienia, a w szczególności na pewno King, bo Mardok może nie spodziewać się, o co tutaj chodzi tak naprawdę i dostaje wpierdziel. Bardzo nieładnie. Nie może tak być. Co ty sobie, Kinguś, wyobrażasz? Więc powiedzmy, że tych panów akurat fajnie tutaj połączyli, jeżeli chodzi o fabułkę. Fajnie to się ma do siebie, że mają właśnie taką rywalizację, że King tutaj jakby szuka właśnie zemsty za Armor Kinga. No a Mardok, no to jest Mardok po prostu. Swego czasu pamiętam, że lubiłem strasznie tą walkę grać na same chwyty. W sensie, kiedy tych dwóch panów spotykałem, albo jak grałem Kingiem, albo jak grałem Mardokiem, to lubiłem po prostu grać na takie same obalenia. No wiadomo, wrestling, no to jednak raczej są same rzuty, a MMA, czy też raczej Vale Tudo, no to raczej też. Jakieś skrętówki, obalenia, no i rzuty. Ale tutaj raczej nie ma litości. Wszystko jest dozwolone. O, ładny tutaj a la hopkick. No Mardok takiego dosyć dziwacznego ma tego hopkicka. I my jako balonko, tak jest. No i King przegrywa właśnie to starcie. No i final stage, Heihachi Mishima. Okej, okay, final stage, ale wracając jeszcze do Kinga, jak widzieliście, jak oglądaliście w ogóle jego zakończenie, no to tam właśnie było, że tak jakby King, no oszczędził dosłownie Mardoka, kiedy go odwiedził w szpitalu, tam miał właśnie okazję zamordować go, ale zauważył właśnie zdjęcie rodziny, więc no nie chciał go właśnie dobijać, więc no... Panowie na pewno coś jeszcze w piątym turnieju będą mieli sobie do wyjaśnienia. Już od razu mogę tutaj powiedzieć, że Tekken 5 również będzie, również jest, także taki mały spoilerik, taki mały spoiler mogę dać. Dobra, Heihachi, jedziemy z tobą. O, właśnie, ten ruch, co zrobił przed chwilą Mardok, no to podobny ruch właśnie ma też Brian. I o balonko, tak jest, zawsze działa. Bardzo mocne jest to. Dobra, zapraszam was do filmiku końcowego Craiga Mardoka.
Craig Murdock? It is you. I used to watch your fights on TV all the time. I'm Jeff Slater, the current Valtoo champion. Hey, has the ex-champ forgotten how to fight? Come on, Marta, bring it on. It'll be the biggest unofficial bout of the century. The badass reigning champ versus the legend who disappeared in the wake of a scandal. All running away, huh? What's that? Afraid to see legendary fighter KO'd in the headlines? Don't bother getting up. Okej, także takie zakończenie ma właśnie Murdock. Dosyć, no, ciekawe. Sprzątnął tego Jeffa Slatera dosłownie jak muchę, pacnął go. No, tak więc, no raczej więcej rzeczy, jeżeli chodzi o Kinga, jak i Murdocka, dowiemy się w następnym Tekenie. Także no, musicie czekać. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o Craiga w czwartym turnieju Króla Żelaznej Pięści. Także cóż, ja mogę podziękować za oglądanie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Jeżeli w ogóle całe obejrzeliście, to też w ogóle wow. I cóż, dzięki za oglądanie. Ja byłem Nero. Zapraszam Was do innych materiałów na tym kanale. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć i yo!